No to cześć. Dzisiaj jestem znowu w mojej garażowni. To wam od razu pokażę ocieplenie, które zrobiłem tym razem na suficie. Wygląda to tak. Wszystko wam umówię mniej więcej. Miałem taki wolny dzień. Znaczy długi majowy weekend. Po drodze zakupiłem styropian, taki troszeczkę lepszejszy, ma kropki, dobra, ale różnica między tym styropianem a tym jest zasadnicza, to jest grubość 5 cm i ona fajnie tutaj wchodzi w te profile, bo one mają też 5 cm. O, tam spadły mi rynny, które wam zaraz pokażę. No i tak, będę robił też tą górę, ale za chwilę wam pokażę, bo tam miałem problem z rudami. Tu jeżeli chodzi o to, to też oczywiście nie za ładnie to mi wyszło, szczególnie tutaj, bo styropianu nie można dawać, że można dawać między te profile, bo tam są krzywe i w ogóle mi, że tak powiem, wygiął się ten styropian, ale już go przykleiłem, bo miałem klej. Po prostu zetnę to tam troszeczkę na równo jak... Dlaczego tak położyłem? No ogólnie to chciałbym tu później położyć jakieś płyty, nie wiem jeszcze jakieś, ale jakieś tanie, nie za grube, tylko po to, żeby to przykryć i zaizolować jeszcze lepiej. Problem jest z tym profilem metalowym, bo jak to mówią fachowcy, tu jest tak zwany mostek cieplny, ja bym to nazwał most cieplny, to wszystko przewodzi. Ja jakąś januszową metodą, bo oczywiście są jakieś taśmy izolacyjne, znaczy izotermiczne, czy jakieś tam do klimatyzacji, ale jakieś pianki, to są takie straszne ceny, że ja po prostu wymyślę, tylko przykleję tu jakąś taśmę, po to tylko, żeby cokolwiek tam było, żeby jakoś te ciepło tam zmniejszyć, które się przewodzi. Dobra. No jest bałagan, ale to posprzątamy. Dobra, zaraz wam pokażę rynek. Ja może wam pokażę, jak ja zrobiłem rynny. Ogólnie to jest na takiej konstrukcji drewnianej, zaraz wam to opowiem, ale spróbuję to pokazać. Jest to wszystko przykręcone. Nie było to takie proste do zrobienia, bo problem jest w tych garażach, że tam za bardzo nie ma się do czego wkręcić. Ja nie chciałem mocować rynny bezpośrednio do dachu, bo to by było pewnie najprostsze, ale wtedy tak, musiałbym kupić takie metalowe uchwyty, które są droższe, bo taki chyba pasek kosztuje 6 zł. No też jak się ich kupi więcej, to pewnie podobnie wyjdzie, ale te metalowe są po 12, nie wiem, chyba 12,50 powiedzmy, coś takiego, 12 zł. I ich naprawdę trzeba by było dać dużo, żeby ta rynna się jako tak otrzymała, bo jeżeli ona by była metalowa, to pewnie nie trzeba tak, ale ona się wygina, ten plastik jest taki cienki. No w sumie ja wymyśliłem sobie, żeby mieć tam rynnę małą, bo to jest mały garaż, ale nie wiem, czy nie lepszym rozwiązaniem by była duża, zwykła rynna po prostu. I tak, jeżeli chodzi o tą konstrukcję, bo ja nie chciałem właśnie przykręcać do dachu, to już mówiłem. Okazało się, że... A też nie chciałem kupować drewna, bo drewno jest cholernie drogie. Okazało się, że mam na działce od bracika takie 3 części z palet z takimi klockami. Ja sobie to po prostu porozbijałem, poobcinałem te klocki i zrobiłem jedną taką długą jak gdyby listwę, a te klocki wykorzystałem tak jak tutaj, właśnie zrobiłem sobie z takim kątownikiem mocowanie. I mocowanie jest tylko w 3 miejscach, w 4 tak naprawdę. Miało być w 3, ale okazało się, że jakbym miał tą deskę w całości, bo może by nie było problem, ale ona mi się tam wyginała, musiałem łączyć, jakieś tam alpejskie kombinacje. W każdym razie tutaj jest przykręcona do profila, czyli to jest w miarę stabilne. A tam było jakieś łączenie, tak mi wyszło i przykręciłem też jakoś inaczej. Tutaj mam przygotowaną, już właśnie będę dzisiaj mocował tam taką końcówkę do spustu wody, żeby to już ładnie wyglądało, bo po prostu oczywiście jak to ja nie kupiłem tych wszystkich rzeczy musiałem 2 razy jeździć. Czyli tak też wam od razu powiem, że powiedzmy mniej więcej nawet nie rura, bo rurę to już miałem kupioną wcześniej. 3 takie końcówki, jakaś mówka, to zapłaciłem za to po prawie 50 zł, 40. Aha, bo jeszcze kupiłem 3 takie uchwyty. No dobra, no to, ale jak gdyby całość już mi nie wyjdzie 190 zł, tylko wyjdzie jakieś, powiedzmy, dobra, pi razy drzwi 250 zł na jedną stronę. Nie licząc mojej konstrukcji. A, jeszcze się pochwalę, o, konstrukcja jest pomalowana takim coś a la drewnochronem czy jakimś tym. Muszę po prostu poczekać na deszcz i sprawdzić dokładnie jak ta woda skapuje, bo jak tak polałem, to tak nie za bardzo fajnie doleciało. O, tam nawet widać, że rynna jest zgięta i tam trzeba dać uchwyt. Ale wam powiem szczerze, że niektórzy ludzie robią taki test, że wlewają na dach wodę, ale to jest głupie, bo to żadna rynna nie wytrzyma tego i po prostu zawsze ta woda będzie leciała na zewnątrz takim dużym strugiem, to nie ma szans, żeby to wyłapała rynna. Po prostu no, to ma być ochrona przed deszczem, a nie przed jakimś tam zalewaniem z hydrantu. No to jest zła metoda na sprawdzanie, bo ten... Dobra, no ja po prostu to, że tak powiem, doprowadzę do jakiego takiego stanu. Oczywiście jest spadek. Spadek robiłem tak na oko, tu dałem jak najwyżej. Tam jest w miarę niżej, ta woda w miarę spada. Od razu powiem, o, na przykład ta końcówka to w ogóle jest nieszczelna, trzeba by ją na jakimś silikonie ciapnąć, bo tutaj chyba w ogóle przeciekało. No, ale ogólnie ja myślę, że to jako tako tam będzie działać, nie? Zobaczymy. Dobra, to jak zrobię to wam pokażę. Już nie będę pokazywał, jak tam montuję, tylko pokażę wam, jak zrobiłem ten spust, czy jak się tam nazywa, nie wiem. Dobra. No dobrze, teraz będzie prezentacja rynny, bo tak. Tutaj dołożyłem uchwyt jeden, tutaj i chyba tutaj. Tam już jest chyba w miarę ok. Dobrze. Tak. I tutaj, może z tej strony będzie lepiej widać. O, właśnie skończyłem. Tu jest odpływ. Tak pionowo. 3 uchwyty. Kręciłem tutaj tego profila wiertło trójka i zwykły taki wkręt do drewna, nawet to jest taki żółty, mam nadzieję, że nie zardzewie. Idealnie mi zostało, bo ta rura była chyba 2-metrowa czy jakoś tak. Mam tak, tu mam taki kawałeczek, ale tu mam mówkę. Dobrze, że kupiłem te mówki, tu sobie trochę podkopałem, tak żeby woda spływała. Czyli i tak, tu jest mówka też. Bo nie ma tak, znaczy, bo to jest jedna rura, ona była obcięta, dlatego tu mam mówkę, rurę, mówkę, uchwyty. Wygląda to nawet fajnie, bo nie jest to takie duże i do garażu jest ok. Taka informacja, bo ja ten system kupiłem w Bricomanii. W Bricomanii, w innych firmach to ciężko jest znaleźć, chociaż też mają chyba Castorama ma też jakieś takie mniejsze rynny, czy Leroy, no bo już nie pamiętam, ktoś ten, no ale tam kupiłem też ze względu na to, że są 2 rodzaje tych chyba systemów, jest w kolorze właśnie grafitowym i brązowym. Mi idealnie to tutaj pasuje. No, konstrukcja jest w miarę ok. Ja po prostu poczekam na jakieś deszcze, może dzisiaj nawet będzie padać, to wtedy wszystko to sprawdzam. Jak gdzieś będzie na przykład ciekło albo coś, to wezmę wkrętarkę i te uchwyty dam w te miejsca, tak żeby to trzymało dobrze. Bo może tutaj będzie widać, właśnie tu jest chyba taki moment, że ona się wygina. Jeszcze z jeden uchwyt by się przydał, no ale dobra, już nie będę. No. To tyle. Mam nadzieję, że się komuś przyda taka porada. Pozdro.